Dobry wieczór Państwu, witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiaj jest fantastyczny młody człowiek, Jakub Belski, harcerz, a tak naprawdę przewodnik, tak? Taki jest swój stopień. Tak, zgadza się. Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu przewodnik. Super. Kuba, jesteś także maturzystą w Nowym Sączu. Rozmawiamy dzisiaj z człowiekiem, który mieszka na stałe w Nowym Sączu, czyli w Małopolsce. Jak sobie radzicie z tą sytuacją? Sytuacja jest trudna, jest wymagająca. Staramy sobie radzić jak najlepiej. Jako harcerz włączam się razem z innymi w pomoc innym osobom, szczególnie osobom starszym i potrzebującym. A jako maturzysta w związku z przełożeniem egzaminów jeszcze się do nich przygotowuję dosyć mocno prężnie. Mam nadzieję, że wypadną jak najlepiej. No, trzymamy za ciebie kciuki oczywiście, ale nie było to łatwe, bo rozumiem, że ostatnie tygodnie musieliście to robić zdalnie, czyli uczyliście się w domu. Tak, zgadza się. Nauczyciele pomagają nam, pomagają, starają się przynajmniej na tyle, ile obecna sytuacja nam pozwala pomagać w przygotowaniach. To jest naprawdę trudne zadanie. Pełen podziw dla nauczycieli, dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób działają w oświacie, bo to jest bardzo, 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 bardzo trudny orzech do zgryzienia w tym momencie. Szczególnie, że pewne systemy musiały się nagle przestawić, przerzucić z tego powiedzmy XVIII wieku do XXI. I mieliśmy na początku przynajmniej taki mały zgrzyt, teraz jest coraz lepiej. Mam nadzieję, że sytuacja się jeszcze wyprostuje. Idziemy do przodu. Jak rozmawiasz ze swoimi koleżankami i kolegami, oni dają radę, to nauczanie takie w stylu australijskim mogłoby się przyjąć na stałe w Polsce, czy bardziej jednak ta klasa i jednak szkoła w sposób taki fizyczny kontakt z nauczycielem byłby lepszy? To tym może posłużę się przykładami ankiety, którą przeprowadziliśmy jako Młodzieżowa Rada Miasta z kolei, której jestem przewodniczącym. Wyniki tej ankiety pokazują wyraźnie, że uczniowie, szczególnie ci starsi, z chęcią wróciliby teraz do budynku szkoły. Z chęcią z powrotem uczyliby się w sposób tak zwany tradycyjny. Mogłoby w pewien sposób, pewnym ulepszeniem tego, co się dzieje w tym momencie, byłoby to, gdyby wszyscy faktycznie mieli identyczny dostęp do urządzeń i do sieci internetowej. Bo w tym momencie mamy taką sytuację, że jedni uczniowie mają ten internet faktycznie fajnie, dobrze działający, a inni mają problem, żeby połączyć się w ogóle z lekcją, zapoznać z materiałem, który jest realizowany. I to jest główny problem obecnej sytuacji edukacyjnej. Natomiast zarówno my, jako młodzi ludzie, jak i nauczyciele starają się dostosować do obecnej sytuacji i być może za tydzień, dwa, być może jeszcze w dalszej przyszłości wypracujemy odpowiednie rozwiązania, które pomogą nam w kolejnych tego typu sytuacjach. Ewentualnie być może będziemy w ogóle zmieniali system edukacji w Polsce, no bo to też oczywiście może się zadziać w związku z tym, co się dzieje teraz. A powiedz mi, jako Młodzieżowa Rada Miasta odbieracie dużo, dużo sygnałów, że młodzież nie ma laptopów czy tabletów, żeby taką zdalną naukę prowadzić? Czy nie jest to problem? Że w tej ankiecie, którą wspomniałem wcześniej, było stwierdzone, że około 1/4 uczniów nie posiada odpowiedniego rodzaju oprzyrządowania. Jednocześnie też miasto stara się jak najbardziej pomagać tym uczniom. Tutaj wielka rola darczyńców, też państwa, które przekazuje ten sprzęt, dyrektorzy później go rozdysponowują dalej według potrzeb. Czy robiliście jakieś badania, dlaczego jest taka sytuacja? Przecież w Polsce od lat funkcjonuje 500+, więc z tymi laptopami nie było, nie, wydawałoby się, że nie powinno być większego problemu, prawda? Jaka jest przyczyna tego? Tak naprawdę są różne przyczyny. Tak, tutaj wspomniane 500+, no nie chciałbym tutaj konkretnie wchodzić w odpowiednie programy rządowe. Natomiast problem ewentualnego ubóstwa, jakieś inne problemy, również związane z wykluczeniem cyfrowym tak naprawdę wielu osób.
I tu jest tak naprawdę ten główny problem, tak? Te wsie i mniejsze miasteczka są często odizolowane od tych sieci lub jest ona po prostu słabsza i to jest ten największy tak naprawdę problem. I tutaj jest duża rola wasza, twoja, no jesteście bohaterami dzisiejszych czasów, bo pomagacie bardzo, bardzo owocnie. Rozumiem, że cała twoja drużyna, wszyscy twoi koledzy i koleżanki staracie się w tej trudnej sytuacji też nieść pomoc. Tak i nie. To znaczy Związek Radziecko Polskiego zaangażował wszystkich pełnoletnich członków, oczywiście tych, którzy wyrazili zgodę w takie działania. Młodsze osoby, w tym harcerze i zuchy, którzy są członkami drużyny, w której jestem przybocznym, nie włączają się w te działania ze względu po prostu na to, że są niepełnoletni, ale starają się wspierać dobrym słowem, rysując jakieś obrazki, przekazujemy później zdjęcia dalej. I tak wygląda działanie tak naprawdę w tym momencie związku. Mamy też zbiórki zdalne. Natomiast nie spotykam się w rzeczywistości i dzieci też nie są angażowane do działań pomocowych. Jako harcerze obserwujecie też to, co się dzieje w szpitalu, to, co się dzieje na ulicach. Uważasz, że to idzie w dobrym kierunku, że już przyzwyczailiśmy się do tego koronawirusa i zaczynamy sobie z tym dobrze radzić? Czy się przyzwyczailiśmy? No, właściwie nie wiadomo, bo mamy taką sytuację, gdzie jest teoretyczny spokój. Oprócz tego, że pojawiają się cały czas informacje, że ktoś zachorował, ktoś wyzdrowiał, to już się robi takie, no codziennie dostajemy taką informację, to się robi takie naturalne. Czy powinniśmy zacząć wychodzić masowo, czy powinniśmy jakkolwiek rezygnować z obostrzeń? Nie wiem. Nie chciałbym też tutaj się wypowiadać w tej kwestii, ponieważ to są bardzo złożone algorytmy działań. Ktoś tam u góry w rządzie twierdzi tak, że powinno być zrobione to w ten czy w inny sposób. Natomiast my powinniśmy mimo wszystko stosować się do tego, co jest zalecane. Mamy zakrywać twarz, zakrywajmy ją. Mamy nosić rękawiczki, nośmy rękawiczki. Ma przebywać tyle osób w sklepie, to niech tyle po prostu przebywa, bo to jest dla naszego dobra i do tego, żebyśmy później mogli ewentualnie powiedzieć następnym pokoleniom, słuchajcie, nam się udało, zrobiliśmy to dobrze, to dobrze, to teraz spróbujcie po nas to powtórzyć, być może będzie tak samo albo i lepiej. Od tygodnia uwolnione zostały lasy i parki. Obserwujemy wszyscy przez ten tydzień, że bardzo dużo, szczególnie młodych ludzi, zaczęło z tego korzystać. Czy w twoim mieście wygląda to podobnie jak w całej Polsce, że jednak młodzi ludzie potrzebowali tego oddechu od siedzenia w czterech ścianach? Oddech na pewno się każdemu przydał, to jest pewne. Co do Nowego Sącza, jest kilka miejsc, w których młodzież się spotyka. Na co dzień często jest to zauważalne w ciągu dnia, również wieczorem. Zdarza się tak, że te grupy są zdecydowanie większe niż być powinny, no ale to naturalna sytuacja, tak? Mieliśmy prawie miesiąc izolacji, więc czas najwyższy się spotkać ze znajomymi, aczkolwiek trzeba mimo wszystko uważać na siebie i na innych. Te odległości rozumiem także przy już różnych zabawach czy grach sportowych także powinny być zachowane. Rozumiem, że wy też zwracacie na to uwagę w swoich grupach rówieśniczych. Tak, jak najbardziej. Staramy się mimo wszystko nadal, jeżeli nie ma takiej konieczności, aby się spotkać, spotykamy się w formie konferencji za pomocą środków, które mamy dostępne. Staramy się jakoś funkcjonować normalnie, aczkolwiek trzeba, tak jak mówię, przystosowywać się cały czas do nowej, zmieniającej się rzeczywistości sytuacji. Przed wami jeden z najtrudniejszych egzaminów w życiu. Co prawda później następne będą też trudne, ale każdy z nas, ludzi dorosłych, wspomina swoją maturę jako taki dosyć potężny stres. Jak twoje koleżanki i koledzy przyjmują tą wiadomość, że jeszcze macie tą chwilę oddechu? Znaczy, na pewno jest to czas na naukę. To nie jest czas na to, żeby siąść na laurach, bo miało być w maju, jestem gotowy na maj, więc będę wszystko wiedział w czerwcu. No, nie do końca tak to działa. Naukę trzeba mimo wszystko powtarzać, trzeba
robić kolejne po prostu zadania, tak? No, przykład matematyki. Jeżeli nie będę powtarzać kolejnych zadań, nie będę robił kolejnych przykładów, to po tygodniu, dwóch mogę nawet zapomnieć połowę materiału, który został zrealizowany. Dlatego ważne jest tutaj powtarzanie, powtarzanie dat na historię, powtarzanie wydarzeń na włos, powtarzanie nawet części mowy czy zdania na język polski, ponieważ to też może być na maturze sprawdzane. Czyli rozumiem, że cały czas jeszcze się uczycie. Tak, staramy się jak najwięcej uczyć, jak najwięcej tej wiedzy przyswoić. Może niekoniecznie nowej, ale przynajmniej jak najdokładniej ugruntować tą, która jest obecnie, została no, sfinalizowana, tak, bo to już ostatni tydzień. Wiele osób, przypuszczam także i z Twoich znajomych, wybiera się na studia. Czy myślicie, że ten rok akademicki będzie miał normalne rozpoczęcie w październiku, czy raczej też może tutaj być druga fala, to tak jak są zapowiedzi? Wszystko zależy od koronawirusa, tak? Tutaj my możemy co najwyżej jakoś działać, zapobiegać różnego rodzaju reakcjom, różnego rodzaju działaniom, ale no, matura według obecnej informacji ma się odbyć w drugiej połowie czerwca. Na 3 tygodnie wcześniej dostaniemy informację. Zobaczymy, jak to będzie działo się w tej, powiedzmy, niedalekiej przyszłości. No też tą niedaleką przyszłością, przynajmniej dla nas, jest nowy rok akademicki, który miałby się rozpocząć w październiku. Czy się rozpocznie? Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak uczelnie wyższe dostosują się do tego, co się też będzie działo w przyszłości, tak? Czyli mówimy tu o egzaminach maturalnych, bo mamy pierwszą rekrutację, drugą rekrutację, drugą uzupełniającą i tak dalej. Każde uczelnie może w innym tempie ją realizować. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda i rok szkolny rozpocznie się zarówno 1 września dla wszystkich szkół, jak i później dla uczelni w październiku. Twoja drużyna to maluchy. Czy te maluchy już tęsknią za takim fizycznym spotkaniem ze swoimi instruktorami i wyjazdami, które zawsze były dla was ogromną przyjemnością? Tak, Zuchy i harcerze. Może nie tyle, że przeżywają, tak, bo to może nie jest do końca odpowiednie słowo, natomiast brakuje im tego, że spotykają się co tydzień, co 2 tygodnie na zbiórkach i jakaś interakcja między nimi zachodziła do tej pory. W tym momencie jest ona rozłożona właśnie albo na zbiórki zdalne za pośrednictwem środków komunikacji, albo jej po prostu nie ma, tak, bo też nie wszyscy rozmawiają ze sobą na co dzień. Jest to problem, ale staramy się dzięki różnego rodzaju aktywnościom, grom społecznościowym, zbiórkom w formie elektronicznej, jakimś innym materiałom, które są przygotowywane, czy to przez kwaterę główną, czy to przez nas jako zespół promocji, czy jako HUFiec. Staramy się jak najbardziej pomagać tym wszystkim osobom, nie zapominając o tym, że być może uda się nam za chwilę wrócić do rzeczywistości. No i kontynuować to, co zaczęliśmy już wcześniej. Kuba, czego można życzyć maturzystom na kilka dni przed tym egzaminem? To już nie pamiętam. Czego można życzyć? No, można życzyć tego, żeby połamały się pióra, tego, żeby wszystko było jak najlepiej napisane, tego, żeby nie zabrakło wytrwałości i później też, żeby nie zostało, później, żeby została też ta satysfakcja tak naprawdę z tego, że egzamin został napisany poprawnie i mamy otwartą drogę na studia i później świat. To ja oczywiście tego Ci życzę, ale jeszcze chciałbym, zanim podziękuję Ci za naszą rozmowę, to chciałbym, żebyś Ty złożył życzenia, zaapelował, powiedział kilka słów do swoich rówieśników w całej Polsce, którzy Cię oglądają zapewne teraz. Co byś powiedział koleżankom i kolegom? Słuchajcie, przed nami bardzo trudny czas, czas przygotowań do jednego z najważniejszych egzaminów w naszym życiu, ale również czas, kiedy musimy pamiętać o tym, żeby spotykać się i rozmawiać, na przykład w formie zdalnej czy telefonicznej, również z osobami starszymi i potrzebującymi. Nie możemy o nich zapominać. One są również dla nas, jako dla młodego pokolenia, bardzo ważne. Mogą służyć nam wiedzą i swoimi umiejętnościami, o których my często możemy nawet nie wiedzieć, nie pytając ich o to. Wspólnie możemy zrobić bardzo dużo.
wspólnie jako młodzież możemy przenosić góry, możemy zmienić ten świat. Naprawdę, starajmy się zostawić ten świat lepszym niż go zastaliśmy, tak jak mówił twórca skautingu Robert Baden-Powell. Super, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Jeżeli mogę powiedzieć, to czuwaj. Czuwaj. Wszystkiego dobrego. Połamania pióra oczywiście na egzaminie. Dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia, Kuba. Do widzenia.